Wielki mecz, lewego. Polak rzucił Barcelonę na kolana. FC Barcelona wysoko przegrywa z Bayernem Monachium. Robert Lewandowski z 2 golami. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a Bayern pokonał Barcelonę na Camp Nou aż 3-0. Bawarczycy dominowali od pierwszej do ostatniej minuty spotkania, a lewy, dwukrotnie fantastycznie odnalazł się w polu karnym dumy Katalonii. Nasz najlepszy snajper marzy o kolejnym triumfie w Lidze Mistrzów. Od początku tego sezonu, lewy, spisuje się rewelacyjnie, a w dotychczasowych 4 kolejkach Bundesligi zdobył aż 6 bramek. We wtorkowy wieczór kapitan biało-czerwonych, wraz z resztą drużyny Bayernu, udał się na legendarny stadion Camp Nou, by zmierzyć się w spotkaniu fazy grupowej LEM z Barceloną. Bayern był przed tym meczem w ewidentnym gazie, duma Katalonii i nie do końca. W Barcelonie wciąż uczą się żyć bez Leo Messiego, a na domiar złego drużynę dopadła ostatnio plaga kontuzji. Z powodu urazów w meczu z Bayernem nie mogli wystąpić m.in. Sergio Aguero, Ansu Fati, Ousmane Dembele czy Martin Braithwaite. Obie drużyny spotkały się ostatnio w ćwierćfinale LEM w sezonie 2019-2020. Wówczas Bawarczycy triumfowali aż 8-2, a w kolejnych tygodniach sięgnęli po Puchar Champions League. Dominacja Bayernu. Szczęśliwy gol Müllera sędzia Michael Oliver zagwizdał po raz pierwszy, a Bayern rozpoczął wielki hit na Camp Nou. Od początku meczu z Barcą Bawarczycy stosowali wysoki pressing, a piłkarze dumy Katalonii mieli spore problemy z wymianą jakichkolwiek podań. Środek pola należał we wtorek w pełni do Joshua Kimmicha i Leona Gorecki. W 18. minucie gry przed świetną okazją do zdobycia gola stanął Leroy Sané. Skrzydłowy Bayernu dostał świetne dośrodkowanie od Benjamina Pavarda i strzałem z powietrza z rogu pola karnego chciał zaskoczyć Ter Stegena. Niemiecki golkiper popisał się kapitalnym refleksem. Przez pierwsze 30 minut meczu na Camp Nou piłkarze Bayernu sprawiali wrażenie, jakby chcieli wejść z piłką do bramki Barcelony. W ofensywie Bawarczyków szalał 18-letni Jamal Musiala, który raz za razem z łatwością mijał zawodników dumy Katalonii. Jednak przez długi czas graczom Bayernu brakowało zdecydowania pod bramką rywala. W 34 minucie spotkania nie zawahał się Thomas Müller. Niemiecki, król asyst, przyjął piłkę parę metrów przed polem karnym Blaugrany i oddał mocny strzał w kierunku bramki Ter Stegena. Piłka odbiła się po drodze od pleców Gerarda Pique i kompletnie zmyliła niemieckiego bramkarza. Müller strzelił swojego 7. gola w meczach przeciwko Barcy. Lewy, pogrążył dumę Katalonii. Dublet Polaka drugie 45 minut również należało do Bawarczyków. Już 6 minut po wznowieniu gry Robert Lewandowski świetnie odegrał piłkę w polu karnym Barcy do Leroya Sané, a niemiecki skrzydłowy oddał płaski strzał w kierunku bramki rywali. Ter Stegen po raz kolejny popisał się jednak świetnym refleksem. W 56 minucie gry niemiecki golkiper skapitulował po raz drugi. Tym razem pokonał go nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Polak kapitalnie ustawił się w polu karnym Blaugrany i najszybciej doskoczył do piłki odbitej od słupka po strzale z dystansu Jamala Musiali. Lewy, strzelił gola w 18. meczu z rzędu w barwach Bayernu. W dalszej części drugiej połowy Bawarczycy mocno spuścili z tonu. Swoich szans szukała za to Barca, jednak obrońcy Bayernu nie pozwolili Katalończykom rozwinąć skrzydeł. Na 5 minut przed końcem podstawowego czasu gry Robert Lewandowski strzelił swoją drugą bramkę. Polski snajper ponownie dopadł do piłki odbitej od słupka bramki Barcelony, popisał się kapitalnym dryblingiem i atomowym strzałem z bliskiej odległości pokonał Ter Stegena. Bayern zdominował Barcę na Camp Nou, triumfując aż 3-0.